Muzeum na Zamku w Sanoku, jedno z nielicznych muzeów czynnych również w poniedziałki, chociaż tylko do godziny 12. Warto tutaj wpaść po to, żeby zobaczyć przede wszystkim ogromną, piękną kolekcję obrazów Zdzisława Beksińskiego. Też uwaga, może się przyśnić. Ale tutaj w Sanoku w muzeum można zobaczyć, jak wyglądała jego pracownia, czyli właściwie taki jego pokój. Zobaczymy przede wszystkim piękną kolekcję sztuki, kolekcję płyt, kaset. Nie potrafił malować bez muzyki. Ostatnia rodzina z fantastyczną rolą Andrzeja Sewerynaru jest dużo, dużo większa. Podobnie tutaj przychodzi kilka sekund, żeby zobaczyć obrazy Zdzisława Beksińskiego. Na parterze i na pierwszym piętrze Muzeum Zamkowego w Sanoku znajdziemy fantastyczną, jedną z największych w Polsce galerii ikon. Tuż po wojnie w ramach akcji Wisła wysiedlono tysiące mieszkających na tych terenach Łemków i Bojków. W tych wioskach były cerkwie. W cerkwiach były przepiękne ikony. Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sanoku jeździł po tych wioskach i zbierał te ikony, żeby nie zniszczały. Powstała dzięki temu fantastyczna kolekcja pięknych ikon właśnie z tego terenu. Z terenu Bieszczad i Beskidy Miejskiej. Czy tak wyglądał Święty Mikołaj? A może jednak tak. Z XIX wieku. Sąd ostateczny to nie tylko katolicki motyw. Widzimy tutaj, jak grzesznicy wpadają w paszczę Lewiatana. Tutaj na dole jest piekło. Ci nieszczęśnicy, którzy grzeszyli w ciągu swojego życia, no to mają męki piekielne. Zobaczcie, tutaj zarówno szlachta, jak i zwykli chłopi, ktoś przywiązany do młyńskiego kamienia, straszne męki cierpią. Tutaj patrzymy na diabła, który zwozi do piekła dusze grzeszników. Tutaj mamy sąd ostateczny. Archanioł Michał.
Mojżesz, prorocy, a wyżej niebo. Big, 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 big